montaż tych wszystkich filmów zajmuje strasznie dużo czasu. I ja o tym czasem mówię, jęczę czasem na ten temat. No i wtedy pojawiają się komentarze, weź ten film, po prostu nic tam nie montuj, wrzuć tak jak masz. To obiecuję wam, że kiedyś wam wrzucę po prostu półtorej godziny surowki, gdzie się nic nie dzieje. Obiecuję. Ale dobra, to jest żart, no to teraz będzie taki film właśnie, bez montażu. Rągiem leci całość. 4.40 mam materiału i 4.40 będzie film. Teraz wyświetlimy ekran o Patronite i jedziemy z tym koksem. O, jeszcze włączony silnik. To jest wspaniałe. No i co tak chodzi? Tak? Dlaczego pan nagrywa? A nie mogę? Ale no ja nie wyrażam zgody. Rozumiem. A po co pan wychodził? Bo nagrywa pan mnie. No to jeżeli pan nie wyraża zgody na nagrywanie nie, ale i by pan nie wychodził, tylko, to bym pana nie nagrał. Nie, no teraz pan nagrywa. Dokładnie. W tym momencie, ale powiem pan dlaczego, czy nie? Nie. A po co pan tu wjechał? Jesteśmy pod tą Polską, pracujemy. Ale nie mógł pan stanąć tam na jezdni, gdzie jest szeroko? Nie, ja jestem pierwszy dzień tutaj. Pierwszy dzień pracy. Zorientować. I wiedział pan, że można tu wjechać? Nie widzi pan, że nie ma przejścia? A jakiś to problem zrobiło pan? No, zrobiło akurat sąsiadowi, który ledwo chodzi. Który? No dobrze, to ja jest, wyjeżdżam. Jest tu ten sąsiad? Nie. Nie, nie ma go. Już przeszedł. Nie widział go pan? Nie, nie widział. A mnie pan widział? Tak. Proszę tak bardzo. Czyli widział pan mnie, bo pana nagrywam, a tego sąsiada, który ledwo chodzi, pan... Chce pan, możemy iść się sądzić. Proszę się sądzić. Chce się sądzić. Proszę bardzo. Chce się sądzić. A niech tylko to wyjdzie do internetu. Nie wyjdzie do internetu, bo nie ma tu nic ciekawego. A po co pan nagrywa? Czy pan jest, nie wiem... No co jestem? Nie jestem nienormalny, no. No to ja panu grzecznie odpowiadam. Jestem nienormalny. A ja pana nie trzymam. Jedziemy. Ale niech pan nie wyraża się w ten sposób. Ale zaraz, ja nie wyrażam zgody na nagrywanie. Jak się pan wyraża? Tak jak pan mówi. Jest pan chory psychicznie, czy o co chodzi? Ale o co chodi? Proszę się odsunąć. Ale dlaczego ja mam się odsunąć? Pan odejdzie, bo to nie pan może odejdzie, pan wyjechać. Bo prędzej pana przejedzie. Odejdzie pan stąd. Proszę, ale to pan mu nie daje. Odejdzie. Ale odchodzę. Weź szybciej do tyłu, jedź i tyle. Chodź, bo to nie ma sensu. Dokładnie. Dokładnie. Pani... Może jeszcze pani poda adres temu panu, tak. Mój, co? Pana. Pan ma jakiś... Nagrało się? Tak, nagrało się. No, a po co panu to nagranie? Po to, żeby pan się pytał. No to dokładnie ja po to samo nagrywam. Spokojnie wyjeżdżajcie. On mnie teraz w ogóle nie widzi. Nie wie, gdzie jestem. Nie widzi, ale jedzie. Walną. No nic, spokojnie, nie zauważyłem. Już, jedziemy. Ma pan odejść od tego auta, czy nie? Czy odchodzę cały czas. Chodzi pan pod koła. Ale pan mnie nie widzi. Chce pan być potrącony, to odejdź. Dobra, ale nie, spokojnie, spokojnie. Nie, nie spokojnie. Jest panu... Odejdź pan stąd. Odejdź pan stąd. Jest pan... Co pan mnie będzie uciszał? Jest pan... Chce coś powiedzieć. Nie, pan nic nie ma do powiedzenia. Niech pan amebą społeczną, gdzie nie można wyjechać, przy pan pracy normalnej. Jest panów... Idzie pan do domu, a jest, nie nagrywa pan ludzi. Mogę powiedzieć? Nie, nie może. Jest pan panów dwóch. I co? Pan co nic nie widzi w lusterkach, a pan mógłby bo wyjść... Pan stoi jak jakiś tuman chodzący. Ale ten pan mnie nie widzi, więc mógłby drugi pan z panów no, wyjść i pomagać, idź cofać. Pan, idź pan stąd, idź pan. No dokładnie. Idziesz pan szybciej. No idę, ale czy ja mogę iść tym tempem, który pan mi iść, odpowiada? Bo jest pan amebą społeczną. To mam iść, czy mam nie iść? Jedź szybciej do tego. Tyle. Ale dlaczego szybciej? Bo jest pan... A jak tu przyjdzie ktoś inny, nie tylko kto, ja? Kto przyjdzie? Idzie pan to nagrywać tam, pana z Kerfura, a nie pan... Serio, pan jakiś chory jest. Odsunie no to, się pan. To, ale to jest nie mógł... pana interes. Dlaczego mam się odsuwać? Nagrywasz mnie, chłopie. Nie nagrywam ciebie, jakbyś nie wylazł z tego auta. Panie, spi***aj pan. Dokładnie.
Jesteś pan upośledzony. No i jeszcze co? Pizdę, ślej, frajerze. No jeszcze dawaj, mów.